Gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka, tak śpiewał przed laty Kazik Staszewski. Te słowa mogli zanucić w miniony weekend kibice kilku zespołów występujących w drugiej lidze, bo obramowanie bramek było stemplowane z naprawdę niezłą regularnością. Oto terminarz 32. serii gier. Hitem kolejki mecz Elany Toruń z PGE GKS-em Bełchatów. Wielkie emocje również w Łodzi podczas meczu Widzewa z Ruchem Chorzów. No a bardzo ciekawe miało być też w Siedlcach, gdzie Pogoń mierzyła się z Radomiakiem. Zaczynamy od Stargardu. Błękitni po dwóch z rzędu zwycięstwach znacząco poprawili swoją sytuację w ligowej tabeli, a trzeciej wygranej, przybliżającej do utrzymania, szukali w rywalizacji ze Skrą Częstochowa. Ofensywnie rozpoczęli ten mecz gospodarze. Swoje okazje miał Piotr Kurbiel, ale w obu przypadkach dobrze między słupkami Mikołaj Biegański. Do przerwy bez goli, choć przewaga błękitnych niepodważalna. Szybko po zmianie stron kolejny atak zakończony faulem. W 49. minucie Przemysław Brzeziański stanął przed szansą na otwarcie wyniku i uderzył tak, że Biegański nie sięgnął piłki. Należał się błękitnym ten gol, a podopieczni Adama Topolskiego rezultatem 1-0 się nie zadowalali. Tu widzimy, jak bliski efektownego trafienia był Rogala. To była minuta 83. 3 minuty później znów w ofensywie gospodarze. Cywiński z prawej strony, centra na głowę Adriana Kwiatkowskiego i błękitni prowadzą już 2-0. Nic nie odbierze więc zwycięstwa błękitnym, którzy zbliżą się w ten sposób do Skry na dystans jednego punktu. W czasie doliczonym wynik na 3-0 ustalił jeszcze Filip Karmański, a dzięki tej efektownej wygranej, dodajmy, już trzeciej z rzędu, błękitni przybliżają się do osiągnięcia celu, jakim jest zachowanie drugoligowego bytu. Najlepsza drużyna 2019 roku kontra lider rozgrywek. Trudno o lepszą reklamę meczu Pogoni Siedlce z Radomiakiem Radom. Gospodarze bez porażki od 3 listopada, choć tego meczu nie rozpoczęli dobrze. Już w 6 minucie Patryk Mikita strzałem głową pokonuje bramkarza i robi się 1-0 dla gości. Ten mecz to powrót do Siedlec dla Dariusza Banasika, który jako trener Pogoni ubiegły sezon zakończył spadkiem do drugiej ligi. Widzimy sytuację z 63. minuty, gdy błąd Halucha mógł wykorzystać Rybski. Wciąż jest jednak 0-1, a teraz patrzymy na próbę Radomiaka. Michał Kaput pokusił się o strzał z dystansu i zadrżała poprzeczka po tym uderzeniu. Czas mija, wciąż tylko jeden gol w Siedlcach, ale Pogoń szuka wyrównania. Bliski szczęścia Kamil Walków, choć jego strzał prosto w bramkarza. To już czas doliczony, dokładnie 3 z 5 minut. Pogoń atakuje lewą stroną, jest dośrodkowanie w pole karne, na głowę Pawła Łytkowskiego i w taki sposób 20-letni zawodnik zdobywa swoją debiutancką bramkę w drugiej lidze. To jeszcze jednak nie koniec emocji w tym spotkaniu, bo Pogoń postanowiła pójść za ciosem. W 94. minucie rzut wolny dla gospodarzy, dośrodkowanie strzałem zamyka Piotr Marciniec i tylko świetna interwencja Halucha ratuje Radomiaka. Podział punktów w Siedlcach po meczu, który trzymał w napięciu do samego końca. Przed Resowią spokojna końcówka sezonu, bo Beniaminek nie walczy już ani o awans, ani o utrzymanie. Przeciwnie wygląda sytuacja w szeregach Olimpii Grudziądz, która bije się o awans, ale w dwóch poprzednich meczach zanotowała wstydliwe porażki z Gryfem i Rowem. W Rzeszowie pierwsi szanse mieli gospodarze, choć przestrzelił tutaj Świechowski. W 21. minucie Suno z atakiem przyjezdni. Akcja prawą stroną, wyłożenie piłki do Mateusza Marca, który pakuje ją do siatki. Olimpia na prowadzeniu, a dla Marca to 7. trafienie w tym sezonie. Na tym jednak goście nie poprzestali, a w 38. minucie zagrozili po raz kolejny. Tym razem w polu karnym sfaulowany został Papikian i sędzia Marcin Sztrek wskazał na wapno. Sam poszkodowany wziął sprawy w swoje ręce. Mówi się, że faulowany nie powinien uderzać, ale Papikian się nie pomylił. Trudna sytuacja rzeszowian, która nie poprawiła się w 45. minucie, gdy z drugą żółtą kartką wyleciał z boiska Mateusz Świechowski. Po przerwie przez moment wydawało się, że Resowia może podjąć walkę, bo w 55. minucie w polu karnym sfaulowany został Karol Twardowski. Drugi rzut karny w tym meczu, tym razem strzelał Dariusz Frankiewicz, ale nie dał rady pokonać muzyka. Olimpia do końca dowiozła dwubramkowe prowadzenie i przerwała serię porażek. W Grudziądzu wciąż szanse na awans. Row Rybnik kontra Olimpia Elbląg, czyli mecz o życie dla jednej i drugiej drużyny. Przed tą kolejką Row 16 z 32 punktami, Olimpia na 13 lokacie z dorobkiem 34 oczek. Jedna z pierwszych akcji tego meczu, 7 minuta na zegarze i faul w polu karnym na Mateuszu Mazurku. Piłkę ustawił na 11 metrze Jan Janik, rzucił się w drugi róg Madejski i w tym arcyważnym spotkaniu Row obejmuje prowadzenie. Teraz już minuta 26 i rzut rożny dla Olimpii. Centra na głowę Lewandowskiego, no a obrońca gości odkupił swoje winy, bo to on faulował kilka chwil wcześniej w polu karnym. Radość Olimpii, pretensje zawodników Rowu, no a po chwili zmiana decyzji sędziego. Był w tej sytuacji jednak faulowany Marek Krotofil. Bramka nieuznana, wciąż jest 1-0 dla gospodarzy.
Okazje dla jednych i drugich. To już fragmenty drugiej połowy tego meczu. Znów groźnie po stałym fragmencie, tym razem po rzucie wolnym i tym razem poprzeczka po uderzeniu Wengera. Wisiał w powietrzu, gol wyrównujący, Olimpia nadal w natarciu. Ostatni kwadrans spotkania, popatrzmy co tam się dzieje w polu karnym. Michał Kuczałek doszedł do pozycji strzeleckiej i się nie pomylił. 1-1, a do końca niespełna 15 minut. Minuta 81, mocny wrzut z autu, strącenie głową przez obrońcę i znów Kuczałek, który w ciągu 5 minut zdobył dwa niezwykle istotne gole dla Olimpii Elbląg. To wyszarpane zwycięstwo w Rybniku może dać Olimpii utrzymanie, natomiast dla Rowu skutkuje dramatyczną sytuacją w ligowej tabeli. Stal Stalowa Wola podejmowała w Bogufale z Nicza Pruszków. Mecz od samego początku prowadzony w niezłym tempie, a pierwsza połowa to przede wszystkim gra w słupki i poprzeczki. Obramowanie bramy krywali stemplowali kolejno Piotr Mroziński, Sebastian Łętocha, a po stronie Znicza Arkadiusz Pyrka. Bezbramkowa pierwsza połowa meczu Stali ze Zniczem, choć okazji nie brakowało. To 55. minuta i pierwszy atak Znicza po przerwie. Waliszewski zagrał do Bochenka, Marcin Bochenek uderzył płasko i pokonał w ten sposób debiutanta w bramce Stali. Maciej Siudak, rocznik 2000, po raz pierwszy między słupkami w zespole gospodarzy, skapitulował 10 minut po przerwie. Odpowiedź Stali to natomiast ten atak. Trąbka dostrodkowuje, na piłkę nabiegał rezerwowy Wiktor Stępniowski, ale dobrze w bramce Gradecki. Stal dążyła do wyrównania i atakowała nadal. Teraz 71. minuta. Zobaczmy, strzela Mroziński, poprzeczka po tym uderzeniu, no ale sędzia Jacek Lis dopatrzył się w tej sytuacji faulu Adriana Rybaka i wskazał na wapno. Michał Trąbka będzie egzekutorem jedenastki, 1-1 robi się w Bogu Chwale po strzale Trąbki. Ciekawie zapowiadająca się końcówka tego meczu, bo w minucie 79 znów atakuje Znicz. Prostopadłe podanie do Patryka Czarnowskiego, ograny Janiszewski, Czarnowski uderza i znów Znicz jest na prowadzeniu. Niespodziewany obrót spraw w Bogu Chwale, choć jeszcze Stal dążyła do samego końca do wyrównania. W natarciu gospodarze strzela Trąbka, broni jednak dobrze Gradecki, no i punkty ostatecznie jadą do Pruszkowa. Stal przegrywa ze Zniczem. Widzew na ligowe zwycięstwo czeka od przeszło 2 miesięcy. Po przełamanie serii, o której mówi cała piłkarska Polska, łodzianie mieli powalczyć w rywalizacji z Ruchem Chorzów, a więc drużyną walczącą desperacko o utrzymanie. Od początku ofensywa Widzewa, już w drugiej minucie próbował szczęścia Banaszak. A to minuta 30 i kolejny atak gospodarzy. Zaczęło się od prostej straty gości, Michael Amejo presował, piłka trafiła do Wolsztyńskiego. Popatrzmy, Wolsztyński swoim podaniem odnalazł Mateusza Michalskiego, a ten otwiera wynik meczu w Łodzi. 1-0 dla Widzewa, a gospodarze chcieli pójść za ciosem. Akcja z 60 minuty. Zupełnie nie zrozumieli się obrońcy Ruchu, co wykorzystał Przemysław Banaszak. Nie zmarnował tej sytuacji sam na sam z bramkarzem zawodnik Widzewa i coraz więcej wskazywało na to, że Widzew wreszcie wygra. To byłoby pierwsze zwycięstwo za kadencji Jacka Paszulewicza, tak długo wyczekiwane. Próba głową Kriszto obroniona. W odpowiedzi Ruch, uderzenie Podgórskiego, ale bardzo dobrze między słupkami Wolański, który nie miał dużo pracy w tym spotkaniu, no ale tutaj zachował koncentrację. Widzew miał ten mecz pod kontrolą, a swoje zwycięstwo przypieczętował w 84. minucie. Rafał Wolsztyński kończył tę akcję, znów wykorzystując niefrasobliwość defensywy Chorzowian. 3-0 dla Widzewa, który wreszcie wraca na ścieżkę zwycięstw. Ruch wykonuje natomiast kolejny krok w kierunku spadku do trzeciej ligi. Hit 32. drugoligowej kolejki. W Toruniu starcie trzeciej Elany z drugim PGE GKS-em Bełchatów. Punkt różnicy między tymi zespołami, no a to spotkanie miało rozjaśnić nieco kwestię awansu na zaplecze Ekstraklasy. Zaczął Bełchatów, tu strzelał Grolik, ale niecelnie. Piłkarze Artura Drwina rozochoceni tą okazją w 12 minucie wyprowadzili kolejny atak. Podanie z głębi pola do Zdybowicza, a napastnik PGE GKS-u został sfaulowany przez Kołodziejskiego. To będzie rzut karny. Damian Michalski, pewny strzał i 6. w tym sezonie gol obrońcy Bełchatowian. 3 minuty po tej bramce odpowiada zespół gospodarzy. Powalczył w pressingu Andrzejewski, piłka wybijana przez Grolika, no ale po tym wybiciu futbolówka trafiła do Krzysztofa Wołkowicza, który z wielkim spokojem doprowadza do remisu. Duże emocje więc od początku meczu w Toruniu. Już 1-1, a w 25. minucie dobrą okazję mieli piłkarze z Bełchatowa. Popatrzmy, Patryk Mularczyk kończył to wszystko strzałem, ale był odchylony i jego uderzenie minęło bramkę. Jeszcze przed przerwą atak gospodarzy. Na zegarze 36. minuta ruszył z piłką Kozłowski, wpadł w pole karne, a po jego zagraniu na raty piłkę do bramki wpakował Kordian Górka. Bliski skutecznej interwencji był Lenarcik, ale to bez znaczenia. 2-1 dla Elany po 45 minutach.
Po przerwie, konkretnie w 63 minucie, jest rzut wolny dla PGE GKS-u. Dośrodkowanie przedłużone przez Putina. W zamieszaniu odnalazł się najlepiej Przemysław Zdybowicz, który w taki sposób zdobył swojego pierwszego gola w barwach drużyny z Bełchatowa. Gol po stałym fragmencie, a minutę później swój rzut wolny wykonywali gospodarze. Dośrodkowuje Wołkowicz, znów mamy kocioł w polu karnym i tym razem Wojciech Onsorge. Błyskawicznie Elana odzyskuje prowadzenie, no a PGE GKS ma problem, bo o ile remis pozwoliłby utrzymać przewagę punktową nad Elaną, o tyle porażka byłaby bardzo złą informacją. W 80 minucie jeszcze jeden atak Elany. Górka do Kościelniaka, Kościelniak do Stefanowicza, a Maciej Stefanowicz huknął lewą nogą w samo okno, ustalając wynik tego meczu na 4-2. Piękna bramka i bardzo ważne zwycięstwo Elany, która dzięki tym punktom przybliża się do awansu na zaplecze Ekstraklasy. Po dwóch kolejnych porażkach Siarka Tarnobrzeg znalazła się w trudnej sytuacji, a w starciu z Górnikiem Łęczna punkty były bardzo potrzebne podopiecznym Ryszarda Komornickiego. Stąd żwawy początek Siarki. W 6 minucie Grzegorz Płatek dostał piłkę przed polem karnym, uderzył przy bliższym słupku i goście objęli prowadzenie. Bardzo dobry początek przyjezdnych, ale szybko odpowiadają gospodarze. Tym razem Adrian Łuszkiewicz miał nieco więcej wolnej przestrzeni, ponad 20 metrów od bramki Zocha, ale to wystarczyło, aby oddać strzał, który dał Górnikowi wyrównanie. Niespełna kwadrans meczu i już 1-1 w Łęcznej, no a w minucie 16 blisko drugiego gola dla Siarki. Nie zrozumieli się Rojek i Borodaj, do zbyt lekkiego podania obrońcy dopadł Robski, zagranie do Radulia, ale nie udało się zakończyć tej szybkiej akcji zdobyciem gola, który dałby Siarce ponowne prowadzenie. Do szatni zawodnicy schodzili przy rezultacie 1-1, a po przerwie dalej szukali swoich okazji goście. W 68 minucie dośrodkowuje Wodecki, minął się z piłką Raduli, ale wyręczył go Tomasz Midzierski. W kuriozalnych okolicznościach padł drugi gol dla Siarki, a dla Midzierskiego to drugi gol samobójczy w drugim kolejnym meczu. Gospodarze jeszcze walczyli o choćby jeden punkt. To 88 minuta, strzelał z powietrza Jodłowski, ale ratuje swój zespół Hieronim Zoch. Bardzo ważne punkty dla Siarki, Górnik notuje trzecią kolejną porażkę. Na koniec kolejny mecz z cyklu spotkań o życie. W Wejherowie 14 gry podejmował zamykający ligową stawkę zespół Rozwoju. Pod ścianą przede wszystkim goście, no ale i dla gospodarzy ewentualna porażka mogłaby się zakończyć bardzo źle. Długo bezbramkowy remis, choć były okazje. Tu widzimy dobrą interwencję Lelenia z 44 minuty, no a to doliczony czas pierwszej połowy. Lewą stroną ruszył z piłką Koziara, wyłożył futbolówkę Kołcowi, a Piotr Kołc zdobył gola do szatni. 1-0 dla Gryfa do przerwy, a przed drugą połową podwójna zmiana w zespole gości. Do bramki wkroczył młodzieżowiec Noige Bauer i w ten sposób z przodu mógł się pojawić Konrad Andrzejczak. Nie musiał długo czekać na poważną próbę młodziutki bramkarz Rozwoju. Zaraz po przerwie wybronił sam na sam Koziary. Goście musieli naciskać, z każdą minutą coraz bardziej zdecydowanie. To już 79 minuta. Prostopadłe podanie do Paszka, a Daniel Paszek bez zawahania pokonał Lelenia. 1-1, no ale to ciągle nie jest wynik, który by Rozwój satysfakcjonował, więc kilka chwil później kolejna akcja. Znów w roli głównej Paszek. Świetnie zabrał się z piłką, ale potem fatalnie przestrzelił. Ta sytuacja będzie się śnić po nocach piłkarzom i kibicom Rozwoju, zwłaszcza że 4 minuty później miało miejsce takie zdarzenie. Po tym zagraniu Koziary z rzutu wolnego słońce oślepiło Noige Bauera i w takich okolicznościach padł gol na 2-1 dla Gryfa. Rozwój na łopatkach, no a w czasie doliczonym jeszcze ostateczny cios zadany przez Koziarę. Muszą Państwo uwierzyć na słowo, Koziara dostał podanie od Czychowskiego i pokonał wychodzącego z bramki Noige Bauera. Dramat Rozwoju, który po tej porażce ma już znikome szanse na utrzymanie w drugiej lidze. Oto wyniki 32 kolejki. Ważne punkty Siarki w Łęcznej, lider zatrzymany w Siedlcach przez bardzo mocną w tym roku pogoń. Błękitni gwarantują sobie spokojną końcówkę sezonu, a Widzew wreszcie inkasuje komplet punktów w rywalizacji z Ruchem. Istotne zwycięstwo Elany w meczu z PGE GKS-em. Olimpia Grudziądz wywodzi 3 punkty z Rzeszowa. W bezpośrednich starciach drużyn walczących o utrzymanie wygrywają Olimpia i Gryf, natomiast Stal musiała uznać wyższość Znicza. Coraz goręcej i coraz ciaśniej robi się na finiszu sezonu w tabeli. Aktualnie 5 pierwszych drużyn dzielą raptem 3 oczka. Po 56 punktów mają Radomiak i Elana, punkt mniej Widzew. Dalej PGE GKS z 54 punktami i Olimpia z 1 oczkiem mniej. Wyjaśniło się natomiast nieco po tej kolejce w dolnej części tabeli. Już tylko cud mógłby uratować przed degradacją Rozwój i Ruch. Bardzo trudna również sytuacja Rowu Rybnik. Wciąż uwikłane w walkę o utrzymanie przede wszystkim zespoły Siarki, Gryfa i Olimpii, które dzieli dystans 1 punktu. Bez zmian jeśli chodzi o układ klasyfikacji strzelców. Leandro wiosną trafił tylko raz, Kozłowski wpisał się na listę strzelców 3-krotnie w roku 2019. Wciąż Brazylijczyk na czele z 16 golami.
Dwie kolejki pozostały do rozegrania w drugiej lidze, ale jeszcze przed meczami 33 serii gier w środę 8 maja awansem odbędzie się hitowy mecz 34 kolejki pomiędzy Widzewem a Olimpią. Jeśli natomiast chodzi o najbliższy weekend, tu również szlagier z udziałem Widzewa, który wybierze się do Bełchatowa. Starcie Rozwoju Zdrowem to mecz ostatniej szansy dla obu drużyn. W innym bardzo istotnym meczu Olimpia Grudziądz podejmie Elanę Toruń, no a walka o utrzymanie toczyć się będzie też m.in. w Chorzowie, gdzie zagrają Ruch i Błękitni.